Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed Revelation. Tak, miałem tutaj sobie poza odcinkiem coś zrobić, ale jednak nagrywam od razu, jeden po drugim. Mniejsza z tym. Idziemy w takim razie w kierunku tej misji Sofii. W przednim odcinku zakończyliśmy tą misję główną, ale tutaj będę nazywał te same czarne wykrzykniki z oznaczeniem na minimapie głównymi misjami. A to, co teraz widzicie z tym wykrzyknikiem i taka jakby książka, to nazwał Misja Sofii. Tak, pomimo to, że to też jest główna misja, to pewnie nam każe, gdzie to iść. Do naszej siedziby? Nie, chyba. Za blisko to by było. No, chodźmy dachami. Będzie nieco chyba szybciej. A już kawałeczek jest. Dobra, tam ktoś się chce chyba czepiać mnie tu. Chciałem fajnie tak wskoczyć na kogoś, bo nie pamiętam to w której części, ale się dało. Pewnie w tej też, tylko nie umiem tego zrobić. A, czyli do Sofii po prostu idziemy. Dobra. Zobaczmy, co ona ma tutaj do powiedzenia. Salute! I am closing in on two more books. One near Topkapi and the other in the Bezid district. Bezid first. Topkapi will be a dead end. Ah, si. What do you make of this? Oh, Ezio. Incredibile. Early Coptic bindings, still in good shape. Amazing. This must be a 3rd century transcription of the original. Sophia, what happened here? Oh, that happens once or twice a year. People break in thinking they will find money. I do not keep much here, but this time, they made off with a portrait of some value. It is a shame. You keep working. I will find your painting. Ezio, the thief could be anywhere by now. If the thief came for money, but took a painting, he should be close by, eager to get rid of it. Well, if you happen to find it within the next few hours, meet me by the aqueduct. I will be running errands. Okej, kolejna przeszuka dla Sofii. No, jak najbardziej tutaj pomożemy. Złodzieja musimy tutaj znaleźć, który ukradł bezczelnie drogi obraz. Dobra, idź na bazar i poszukaj złodzieja obrazu. Raczej nie powinno być chyba trudne. Pewnie w tamtych czasach to od razu ktoś, kto ukradł coś takiego, to od razu szedł na bazar do odpowiedniego miejsca i to sprzedać. Tutaj chyba powinno być to wejście, tak? Do środka, czy to? Ich, przez te okno myślałem, ale to jednak nie tutaj. Raz drogi ludziska. Wzrok orła. Te przeciwnicy jak na razie. O, tutaj kogoś mamy do przeskanowania. Where is it, Lavro? Confess! I have done nothing. You can... I do not need to. I will just keep hitting you until you talk. I found that. I mean, someone gave it. Get your story straight before you lie to my face. I do not care how you got the painting. Just tell me where it is. I sold it to a merchant in the bazaar. How else will I feed myself? Next time. Find a nicer way to be a canalia. Dobra, dostał trochę po mordzie, to nie było zbyt wymagający przeciwnik. Dobra, mam nową sekwencję, więc może się coś pojawiło u kowala, jakaś zbrojka. Dobra, na pewno naprawimy. Okej, okay, coś tutaj mamy. No, lepsze karwasze. Ile one kosztują? 3000. I tutaj też 3700. A będzie nas stać na obie. Proszę bardzo. Wygląd troszeczkę się zmienił. No bardziej przykoksany teraz jest Ezio. O, jakiś tutaj przyjemniaczek. Aż ty mendo. Ale dobrze, że wezwałem asesina. Hehe. Przeszukajmy go. No i tysiaka zyskaliśmy. Innocent! I'm innocent!
Okej. Okradłem go? Czyżby? Mniejsza z tym. Wynocha mi z drogi. Chcę przejść. Dobra, odbudujemy sobie jeszcze kowala. Będzie większy przychód, wiadomo. Okej, mamy już 5300. O ile dobrze spojrzałem, bo w ostatnim momencie. Dobra, zmienimy sobie. No, ach, kurde. Zawsze to kupie zbliżenie niepotrzebne jest. Po wykupieniu. Dobra, teraz mamy po prostu oddać jej hajsiwo, tak? Czy nie? Zobaczymy. It is a good likeness, don't you think? I prefer the original. Orne. This was a gift from my father for my 28th birthday. I had to sit for Mr. Albrecht Dürer for a full week. Can you imagine me sitting still for 7 days doing nothing? I cannot. Una tortura. So, I found you another book location. And it is not far from here, actually. Grazie. Ezio, what is this all about? You are not a scholar, that much is clear. Do you work for the church? Not the church, no. But I am a teacher, of a kind. I will explain one day, Sofia. When I can. Ale chyba nie podejrzewa, że jesteśmy asasinem. Okej, 50% synchronizacji. Aha, dobra. Nie widziałem tego pobocznego wątku. Może i by się dało to w miarę łatwo zrobić, ale po prostu podszedłem i wykradłem to. Więc mniejsza z tym. O, tutaj mamy chyba coś do wykupienia. O, przy okazji asasini. Wyśle asasinów. Okej. A, dobra, bo ja mam tylko tego jednego, którego nie wysyłam, bo nie chcę, żeby expa kradł innym za misję. Chodź tu. Pogadaj teraz parę dobrych rzeczy o mnie. A tymczasem, dobra, tutaj mam jeszcze do wykupienia coś. Mamy z banku chyba do wybrania kasę, więc najpierw bank. $5,650. Co 20 minut. Pięknie. No, jest tu jakiś hajs do wybrania? To miało być, dobra. Pięknie. No i kowala możemy też przy okazji. Ich przychody się zwiększają. Jeszcze tutaj widzę szwacza, czy jak on tutaj... Krawca, o. Nie szwacza. Okej. Okay. Jeżeli starczy mi hajsu, to sobie wykupię więcej, żeby lekarstw móc nosić. Czego on się tam śmieje? No. Bieraj mi no tu. Sakiewki... Lewe średnia apteczka. Stać mnie! Jej. Dobra, mamy więcej miejsc. Tak. Pewnie... Teraz niby ups. Nie chciałem, nie wiedziałem. A tak naprawdę zrobił to z premedytacją. Jej, na plecy. Normalnie z takiej odległości, jakby ktoś skoczył i na plecy, to by wbiłem pół metra pod ziemię. No dobra, mam jeszcze trochę hajsu. Nie, nie mam. Brakło malutko. Ale medyka chyba powinno być mi stać, dokładnie. Może nawet jeszcze jakieś lekarstwo dokupię przy okazji. O ile kosztuje lekarstwo? 150 chyba, tak? O ile się nie mylę. Nie
No, dawaj, ile masz tutaj kasy? Znaczy, uleczenie najpierw. Okej, czyli tańsze, to jest 74. Ile mam kasy? Dobra, na więcej mi nie będzie stać. Dobra, ale zawsze lepsze to niż nic. Dobra, biegnijmy w takim razie już prosto do tej... Wow, kurde, ale mi tu przez to wykupywanie budynków wzrosło, kurde. Ale poszukiwanie, wykrywalność, zwał jak zwał. Nie chciałem tego! Kurde, nie chciałem tego. Nie chciałem go chwycić. No dobra, troszkę wyszło nie po mojej myśli. Ale widzę, że tutaj mam nieodkryty teren. Czyżby tu jakaś była wieża synchronizacyjna? W sumie możemy... Ajajaj, kurde, troszkę bym musiał się cofnąć. Dobra, cofnijmy się. Nie tu. Tu. No. Kurde, nie zauważyłem tego. Wcześniej mogłem to ogarnąć, ale dobra. Aż tak daleko nie jest. Zwłaszcza, że tutaj mamy świetne linki. Dobra. No, kurde, Ezio, no nie... Nie przesadzaj, no. Kurde, mógłby się złapać. Jak bardzo naturalnie tutaj się wywrócił na Ezio. Kurde, po co ja się tu wspinałem, no? Dobra, wiem, że troszkę tracę tutaj niepotrzebnie życie. No dobra. To będzie ta wieża, tak? Ach, nawet nie mam 100 kasy, żeby go przekupić. No co jest? Jak się tu wspiąć mam niby? No co, jeszcze on się nie chce chwycić. Co jest, kurde? A, tutaj dopiero zechciał. Nie wiem, czemu tam nie chciał z tamtych stron. Okej, jesteśmy na miejscu. A co to jest? Misja jakaś? Co jest, kurde? Dobra, najpierw... Dobra, mamy tutaj. No kolejna księga, tak, ale tą misja była gdzie indziej całkiem. Ale ja bym chciał... synchronizować tutaj, kurde. No ja cię, kurde, no nie mogę tutaj synchronizować, bo misja jest. Co za chamstwo. Specjalnie tutaj szedłem. Dobra, chodźmy po tą księgę, może mi pozwoli. Jak ją wezmę, zdobędę. No shifta klikam. A, przytrzymaj shift, dobra. 400 hajsu. Dobra, to... Poboczna to chyba była jakby kwestia. To chyba te księgi dla tej Sofii są jakieś poboczne znajdźki po prostu. Nic takiego ciekawego. Ale skoro było musowe, bo inaczej bym tutaj nie zsynchronizował, no to już się to zrobi. Zawsze terenu troszkę się nam tutaj odkryje. Ile w ogóle punktów? 15 na 22. Okej. Zobaczmy dalej, jak to tutaj wygląda. Okej, tutaj możemy jeszcze się przejść. Już lepiej to podkrywać, później będzie przynajmniej spokój. Dobra, to 400 hajsu tutaj zdobyłem, więc można go przekupić, bo już zaraz będzie maksymalny poziom rozgłosu. Więc lepiej to od razu tutaj... skasować, jeżeli mamy tutaj okazję. Dobra, miejmy na
nadzieję, że nic tutaj nam nie przeszkodzi, żaden strażnik. A tutaj widzę jakiś chodzi, ale już właśnie postanowił sobie wygodnie dla nas umrzeć. Wow, kolejny. Okej. No, wskakuj, wskakuj, Ezio. Już niedaleko jest do wieży. Czy na tą wieżę będzie w miarę łatwo można wejść, czy będzie jakiś problem? A chyba powinno być w miarę łatwo. Nie rozumiem tych wież tutaj, co robią tych malutkich w ogóle. Są niby drzwi, można tu wejść, ale kurde, nikt się tu nie zmieści. Więc to tak jakby było dla ozdoby robione. No ale trzeba przymknąć oko. Dla nas to tylko punkt synchronizacyjny i nic poza tym. Dobra, widzę, że tutaj mamy karmniczek. Więc sobie tutaj wyślijmy asasionów. Zobaczmy. Ten ma 10 level. Maksymalny. A tu jeszcze można go levelować? A, bo to 15 jest chyba maksymalny, tak? I tutaj ma 14 i do końca. Czyli tak jakby 15. A, no to taka zabawa. No dobra. Że nikomu nic tutaj, żadnego levela nie przyszło, więc... Zobaczmy jakieś tutaj misje. Tutaj coś da radę. Dobra, wyślijmy tak. Dużo expa dostaną za to. 1500, zobaczmy. Dobra, niech idą we trójkę. No i okej. Teraz znowu mapa. Tutaj możemy się w sumie cofnąć, tylko kawałeczek i bank odnowić. Dobra, to już w tym odcinku tej misji nie będziemy zaczynać, tylko zajmiemy się tymi punktami. Tutaj widzę, że będzie... Dobra, właśnie to chciałem. Kryjówkę templariuszy. Cofnijmy się tylko tutaj bank wykupić. Zobaczymy. Bo kasę mam tutaj jakąś chyba do odebrania. Aj. Nie to chciałem. To tylko. Bez żadnej zbędnej wspinaczki. Dobra, 7225. Dobra, weźmy od razu kasę, jeżeli tutaj jakaś jest do zabrania. Proszę bardzo, prawie 7000. Jak pięknie. No i dobra. Chodźmy w takim razie zabić templariusza przywódcę. O, dzięki czemu będziemy mogli sobie tam zsynchronizować i przejąć. No nie chciałem. Wow, ale przez tekstury Ezio mi tu przeleciał. Nie chciałem, kurde, szkakać w dół. A, ktoś mnie tam wypatruje. Kurde, wysłałem tutaj asasinów, a teraz pewnie by mi się przydali. No, jak będę tutaj przejmować. Dobra, masz tu hajsy i ten ich śmiech. No, jesteśmy na terenie strzeżonym, ja tutaj do góry bym się z chęcią... O! Nie widzę tam tchórzliwego kapitana. Trzeba się jakoś w miarę niepostrzeżenie... Wow! Przedostać tam, żeby nie zaczął uciekać. Ktoś tutaj bokiem, aby nikt nas tutaj nie zauważył. Tamten jak się obróci, będzie nieciekawie. Ale dobra, na szczęście w drugą stronę się obrócił. Trzeba szybko tutaj go dorwać. Jest!
Haha, masz ty kurde, nie będziesz mi tu uciekać. Dobra, ale nie zrobiłem tego na oczach innych tutaj przeciwników, więc nie będą uciekać, bo zazwyczaj właśnie uciekają, co mi bardzo ułatwia tutaj sprawę ze wspinaczką. Ale miejmy nadzieję, że zdążę. O, nie trafił mnie. No, szybko, szybko, bo jak mi trafią, to ja spadnę. Dobra, najpierw to ja sobie zsynchronizuję, żeby nie było, że będę musiał drugi raz się tu wspinać. Dobra, no i podpalajmy. Teren zastrzeżony tu zniknie. Będzie kolejna kryjówka asasinów. Okej, i możemy skakać na dół. Okej, zobaczmy mapę. Okej, możemy kolejnego asasina zwerbować, widzę tutaj. Więc chodźmy, zobaczmy. W sumie fajnie by było, dobrze by było, jakby by było to najprostsza, czyli po prostu zabić przeciwników, którzy atakują. Bo jeszcze jednak bym chciał jeden przynajmniej punkt synchronizacyjny w tym odcinku od razu sobie odhaczyć. Okej, tutaj mamy od razu kowala. Jeszcze bank. No już sporo tutaj mamy odblokowanych. Chyba nieraz jak są te misje przy werbowaniu, to one jednak trochę dłużej trwają niż takie proste, no, proste zabicie przeciwników. No, a im mniej czasu to mi zajmie, tym bardziej pocisnę te punkty synchronizacyjne, dzięki czemu później nie będzie trzeba się odrywać od jakiegoś zadania. O kurde, wykrywalność znowu duża. Gdzie ty, krzykaczu, jesteś? Chodź tu. Proszę bardzo, masz hajsy. Kurde, nie wiem czemu w Brotherhoodzie tak nie było. Wow, co to jest? Jakaś misja? You have the bearing of a man who thinks rather highly of himself. But I find you a rather pathetic specimen. What do you have to say about that, Alchak? Arch, jakiś suchoklates obłosiony, ty. If I had a message for you, amigo, I would give it to your mother. We settle this now! No, zobaczymy zaraz. Stay down and do not pester anyone again. No i co, asasina jakiegoś tutaj zdobędziemy? Are you serious? Znowu! Gin, kurde. No. Gin, kurde. Embarrass yourself further. I am the cudgel of Constantinie. Have you not had enough? Never! Kurde, ale życie nie powinno mu się odnawiać, bo to jest troszkę oszukańskie. Ani razu mnie nie trafił, a on dalej chce się bić. Ah, we will call it a draw, alright? You are quite a fighter. As are you. If a little reckless. How would you like to put those fists to better use with the assassins? You mean fight for a cause and not only for amusement? I'm sure you would still find some joy in it. Evet, I believe you offend him. All right. Ara, mamy kolejnego asasina. Okej, kasę za wygraną. Pięknie. Mamy tutaj coś. No, mamy tego jednego asasina. Okej, jeszcze jednego mogę sobie zwerbować. Zobaczmy na mapę.
No już chyba do punktu synchronizacyjnego nie... mapa miała być, kurde. Już niestety nie zdążę. Ale możemy się przebiec tutaj. Asasina zwerbujemy i będziemy przynajmniej blisko w kolejnym odcinku. No chyba, że naprawdę to bardzo krótko zajmie te zdobywanie Asasina. To wtedy sobie zrobimy jeszcze tą, jeszcze punkt synchronizacyjny. W sumie jak będzie troszkę dłuższy odcinek, to nic się mu nie stanie przecież. Ale jednak wolałbym to jak najszybciej wykonać. No, biegnijmy. Gdzie ci są, kurde? Gdzieś jeszcze dalej. To dobrze, że na dół nie schodziłem, bo bym musiał się teraz... gdzie to jest? Znikło? Ej, no co za chamstwo. Ja tu specjalnie biegnę, żeby Asasina tutaj żwerbować. A to znikło mi przed nosem, no. To było chamskie bardzo. Ajajaj, no dobra, to w takim razie zostaje tylko... O, tylko ta, ten punkt synchronizacyjny. No, Ezio, czemu nie chcesz się chwytać? Wskakuj, wskakuj. Tędy raczej nie przejdę górą. Dobra, tutaj na szczęście się złapał. Myślałem, że już spadnie. O, dosyć szybko tutaj wejdziemy. Jeszcze wyżej. Jakaś skrzynka to będzie. Zazwyczaj są schowane w skrzynunie. Ale chyba nie tym razem. Dobrze. W takim razie tutaj synchronizujemy. I w tym momencie zakończymy sobie odcinek. W następnym odcinku już ruszymy dalej z fabułą. Ja sobie poza odcinkiem może zdobędę jednego tego asasyna. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.